Witajcie kochani. W naszej rodzinie Zoomowej zatrzymujemy się przy Słowie Boga, aby nim się inspirować. Dzisiaj fragment psalmu 100. Służcie Panu z weselem. Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył, my Jego własnością. Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki. Chwalcie Go i błogosławcie Jego imię, albowiem dobry jest Pan. Łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia. Służcie Panu z weselem, z radością. Kochani, dzisiaj chcę Was zaprosić do tego, abyśmy się zatrzymali na chwilę przy potędze radości. To jest dar Ducha Świętego, to jest owoc Ducha Świętego w nas, a więc też dar Jego obecności, Jego działania w nas. I on jest potężnym darem. Jeśli przyjmujemy go od Ducha Świętego, to ma moc przeprowadzić nas przez różne trudności. Znam jedną kobietę, mężatkę, która wtedy, kiedy mają kryzys w małżeństwie, jakąś kłótnię, zazwyczaj idzie do kuchni i tam uwielbia Boga i nawet zaczyna tańczyć. Chce przełamać w sobie niechęć. Ona w ten sposób chce zaprosić Boga do tego ciała, które mówi nie. Ona chce otwierać swoje serce na Ducha Bożego, aby było w niej ciągłe tak, do pojednania. A więc ona jakby chce tą radością przydeptać smutek. Naprawdę fizycznie podskakuje i tańczy dla Pana. Znam pewnego księdza, który różne trudności, nieprzyjemności załatwia w ten sposób, że wychodzi odważnie na spotkanie osoby, która jest mu przeciwna. Z uśmiechem i życzliwością. W ten sposób też chce łamać mury, łamać bariery. Znam innego księdza, który w momentach trudności dużo śpiewa. Po prostu chodzi, śpiewa, uśmiecha się. Patrząc na niego mam wrażenie, chociaż nie jest młodym człowiekiem w sensie wieku, to mam wrażenie, że serce ma młodzieńca, nowicjusza, który przeskakuje nad trudnościami. Kochani, zastanówmy się dzisiaj, jaki Ty masz sposób i ja, aby radość utrzymać, aby radością przeskakiwać przez trudności, przezwyciężać je. Myślę, że to jest ważny temat, więc jeśli uda się dzisiaj zatrzymać nad nim chociażby 5 minut, zastanówmy się, jak mogę potęgą radości przełamywać wszelkie smutki i trudności w swoim życiu. Pomódlmy się do Matki Bożej o dar pogodnego serca i o to, byśmy ten owoc Ducha Świętego, którym jest radość, w pełni przyjęli. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Królowo Radości, módl się za nami. Kochani, zapraszam Was jeszcze do modlitwy piosenką bardzo pogodną. Najpiękniejsza z kobiet. To jest taki teledysk, który niech sprawi uśmiech na Waszych twarzach. On był kierowany szczególnie do dzieci, do młodzieży, ale niech będzie też do naszych młodych serc. I bardzo Was zachęcam, byście przesyłali informacje o naszych Zoomach. Pamiętajcie, że codziennie jest Zoom. Przesyłajcie do znajomych, do potrzebujących. Pięknego dnia i do zobaczenia jutro.